Hej, hej, moje kochane, witam Was bardzo, bardzo serdecznie i przychodzę do Was z przesyłeczką i teraz powiem Wam tylko, że ja już zgupiałam, bo ja już myślałam, że tego nie zamówiłam, już byłam zrezygnowana. Powiedziałam nawet wczoraj Fabianowi, że sprawdzałam maila i nie widziałam żadnego maila z potwierdzeniem, że coś ode mnie dostali. Nie wiem, czy to było gdzieś zapisane w innym folderze, nie mam żadnego pojęcia. Nie wiem, czemu to jest w takim dużym pudełku. Ja Wam wspominałam wcześniej, że zamawiałam tusz. I teraz jestem tylko ciekawa, wszystko będzie na wizji, będzie po prostu do jaja. Ale wydaje mi się, że to jest tusz. Nie wiem tylko czemu. No jest to lekkie, ale czemu w takim dużym pudle? Zobaczcie, tusz. No pokażę Wam, jak wygląda przykładowo tusz. Nie wiem, w czym on tam jest, w jakiej chyba obudowie. Jest oczywiście Feel Unique i tego nie pamiętałam, czy zamówiłam to na Feel Unique, czy gdzieś, bo ja wpisałam nazwę tuszu i weszłam w pierwszą stronkę, gdzie go znalazłam. Więc tak myślę, że to jest to. Także otwieramy na wizji, zobaczcie. Żeby nie było, przyniósł kurier, szybko Wam to chcę nagrać, ponieważ potem muszę zmyknąć na parę godzin i znowu do Was wrócę oczywiście. Ta-da! Nie lubię tego, bo to się tak sierpi, sypie, jak to się to mówi. Tak, to jest tusz. No, a już, no, już myślałam, że naprawdę, zobaczcie, tak wygląda, otwieram, ale Wam otworzyłam, nie? Tak, otwieram Wam na żywo, już Wam mówię, tak. Ja za niego zapłaciłam 15 funtów. Elizabeth Arden Beautiful Color Grand Entrance Mascara Black. Jest karteczka, jest paragon. Więc się widzicie w ogóle, bo ja właśnie tak myślałam, że to jest ten tusz. Miałam nadzieję też taką i mam niepomalowane rzęsy, więc od razu oprócz tego, że Wam to pokażę. Zobaczcie, jak fajnie zapakowane, super. Tak jest zapakowane. Ja chciałam go zamówić ze strony Sephory. Dajcie mi proszę znać te, które już zamawiałyście z strony Sephora. Nie wiem, co się tam, patrzcie jak śmiesznie. Nie wiem, co się tam takiego dzieje, że wpisałam już wszystko, dane nawet chyba do wysyłki. Chyba nawet tam była już, weszłam już w koszyk, opcję już zapłać. Natomiast tam jeszcze było, że wybierz jakieś chyba 3 próbki. Ale miałam czerwone kółeczko tam, gdzie chciałam wpisywać chyba, co tam było, chyba z kodem pocztowym coś? Standard, nie? Standard. Tak. I zobaczcie, ta-da! Tak wygląda ten tusz, o którym Wam wspomniałam. Za chwilę zrobimy test na żywo, od razu na żywca. Nie ma co tutaj czekać, zwlekać. Specjalnie nie pomalowałam rzęs. Stunning Black 01. Elizabeth Arden, to Wam mówiłam, ja nie używam takich górnopółkowych, natomiast jego spróbowałam tam na stoisku i wtedy mnie zaskoczył. Coś mi takiego fajnego zrobił z rzęsami. Jestem bardzo ciekawa. No i cena nie jest aż taka też, powiedzcie same, wygórowana. 15 funtów to nie jest taki majątek, biorąc pod uwagę, że z Gosza są po 14,99, więc myślę, że luz bluz. Dobra, dlatego tak też strasznie niewyraźnie wyglądam, bo mam malnięte oko. Z samego rana właśnie listonosz mi go przyniósł, więc mówię, jadę po prostu Wam na żywca. Dobra, mam lusterko, więc bardzo przepraszam, będę zerkać tu w lusterko. Użyję oczywiście zalotkę. Używam zalotkę. Także zobaczymy, czekajcie, bo sobie zaraz... O, używam zalotkę. No przepraszam, że mówię tak, nie bardzo niewyraźnie wyglądam, jeżeli chodzi. Ja wyglądam jak chora po prostu, bez pomalowanych rzęs. Naprawdę. Dobra, nie chcę dużo, nie używam mocno zalotki. Nie potrzebuję super ekstra podkręcenia. No i jedziemy. Zaraz Wam powiem na temat szczoteczki, chociaż już Wam chyba wspominałam. Zobaczcie, ona jest właśnie taka flexible, po prostu flexible. Coś mi tu chyba wyleciało, żeby się zaraz nie pobrudziła cała. O, tak wygląda. Zaraz Wam zrobię oczywiście, chociaż widzicie chyba wszystko, co? Ale zrobię, nie, no widać. Wydaje mi się, że widać wszystko. O, taka jest szczoteczka i ona jest bardzo, bardzo, nie chcę tutaj dotykać palcem. Czekajcie, wezmę chusteczką i Wam pokażę. O, bardzo jest flexible właśnie i to właśnie też tam było opisane w tym tuszu. Czekajcie, bo znając moje szczęście, będę cała w tuszu za chwilę. Okej, no i co? Przechodzimy do malowania. Nabrałam produkt, nie brałam go dużo. Zrobię Wam zbliżenie na oczęta. Mam nadzieję, że będziecie widzieć. Zawsze się ściekam, zawsze nie wiem, czy to będziecie widzieć, czy nie. No i zobaczcie, już jest fajny efekt. A dopiero zaczęłam. Dobra, robię Wam. Mam nadzieję, że widzicie. Może się odbijać na samym początku mi za chwilę u góry, bo dopiero nałożyłam produkt. Pokazuję Wam w zbliżeniu. Odsunę się troszeczkę, pomaluję drugie oko.
i pokażę Wam się z drugim okiem. Także za sekundkę wracam. Fajne takie uczucie jest, taki bardzo fajna ta szczoteczka, bardzo mięciutka jest ta szczoteczka. Bo niektóre te silikonowe, wręcz naprawdę tak jak ostatnio, co Wam mówiłam, że którąś się tam dziabnęłam delikatnie, więc tak niektóre kują. To jest bardzo mięciutka, bardzo czuć aż, że jest taka elastyczna. Doprawiam tylko tu jeszcze na dole. Można dokładać produkt, to już lubię, naprawdę bardzo to lubię. Bardzo fajna szczoteczka, świetna jest ta szczoteczka. Starczy, ja dałam taką jedną podwójną, można powiedzieć, warstwę, zobaczcie. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że dobrze wszystko widać. Jeszcze raz sobie przybliżenie. O! Powiedzcie mi, co myślicie. Staram się pokazać Wam z każdej strony. Boczkiem. Drugim boczkiem. Mówię, no można produkt dokładać. Wydaje mi się, że efekt jest super. Nie wiem, mi się podoba bardzo. Ja nie wiem właśnie tylko, czy Wy dokładnie to tutaj tak widzicie, jak to powinnyście widzieć. No, także tak by się prezentował, ale pachnę, wiecie co, psiknęłam się dzisiaj tą podróbką Żadora, pachnę strasznie. Psikałam się naprawdę z samiuszkiego rana, jak wstałam i się przyudziałam. No, także tak by się to prezentowało, to jest właśnie test tusz na żywo, chciałam powiedzieć. Test tego tuszu na żywo, jest to właśnie Elizabeth Arden New York Grand Entrance Mascara. I to jest Stunning Black 01. Tak wygląda. Bardzo fajne opakowanie. Super. Bardzo fajne. Jestem bardzo zadowolona. Jestem bardzo zadowolona i ten efekt, w sumie mówię, ja jeszcze oczywiście, ja miałam wtedy na oczach swój, na rzęsach miałam swój tusz, więc stąd też ten efekt wtedy, jak ja w sklepie sobie malnęłam tylko jeden raz, dlatego był taki wow, bo już miałam pod spodem, wiecie, tak jakby pomalowane. Tą szczotą doprawiłam sobie tylko właśnie po końcówkach i ja wyszłam po prostu z takimi rzęsami, nie? Także naprawdę bomba. No dla mnie super, bardzo się cieszę, że go zamówiłam, bardzo się cieszę, że jest w moim posiadaniu, bo właśnie mi się będzie sprawdzał. Bardzo mi się podoba ten efekt. Bardzo. Bardzo są wyraźne te rzęsy. Ja nie wiem, czy dobrze widzicie, jeżeli tak, to napiszcie mi oczywiście pod filmikiem, koniecznie w komentarzach. No i tak, kochane, bardzo chciałam z tym przyjść, zanim będę wychodzić, więc przyszłam, przypełzłam do Was. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Nie będzie to długi filmik, to był tylko w sumie otwieranie tej paczuszki razem z Wami i testowanie tego tuszu. Dobrze, rybki moje. Ja będę się żegnać, niedługo będę znikać. I co? No i co? I dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dajcie mi znać, jak z Waszej strony sprawował się ten tusz. W komentarzach pod filmikiem oczywiście. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie wiadomości, za komentarze, za zdjęcia, znowu za filmiki, za nagrywki Wasze, takie wiecie, za wiadomości głosowe. O, może tak. Więc za wiadomości głosowe. No, rozpieszczacie mnie. Więcej nie powiem, więcej się nie wygadam. Zobaczycie wkrótce, jak mnie rozpieszczacie. Tak, bo ja będę się z Wami wszystkim dzielić po prostu, oczywiście tym, co mogę, wiadomo, tak? Także polecam Wam bardzo gorąco, wejdźcie na stronkę Feel Unique, to jest feelunique.com. Widzę, że tutaj mają też Feel Unique TV. Feel Unique jest na Twitterze, jest na Pinterestie, tu co to jest? Instagram, Facebook i Google Plus. Także odsyłam Was tam wszędzie, zajrzyjcie sobie, bardzo, bardzo fajne kosmetyki tam się znajdują. Czasami są fajne promocje, wiem, że też można dostać właśnie jakieś kody rabatowe, także super sprawa, fajnie. No i co? Skłośnie Wam muzyczka. Everybody's looking for something. Sweet dreams are made of this. Fajna przeróbka. To, takim rytmem się żegnam. To the radio on, it's Friday night and I won't be long. I got you, baby. No i co, robaczki, tak mi się spodobało, po prostu jak Karolcia tutaj Wam śpiewa przepięknie, że aż mnie po prostu zaraża. Ja gdzieś tam też Wam podśpiewywałam, więc może Wam dzisiaj pofałszuję, co Wy na to?
Dajcie mi później pod filmikiem łapki w górę lub łapki w dół, po prostu wyraźcie swoją opinię. Czy chcecie, żebym co chwilę, co jakiś czas gdzieś tam wam coś zafałszowała, czy lepiej jest jak nie śpiewam. Więc bardzo was proszę, dajcie mi znać pod filmikiem. Zaśpiewam wam cover Jasona Derulo, jest to w wykonaniu Andy Case, bardzo mi się podobają wykonania tej dziewczyny. Mam tu przed sobą tylko tekst, bo nie znam go na pamięć, więc po prostu coś tam wam chwilkę zaśpiewam. I got the sheets on the floor, nothing on me, and I can't take it no more, 100 degrees. I got one foot out the door, one of the keys. I got your body on my mind, I wanna bet. Just the thought of you gets me so high, so high. The one I want to want me. And if you want that boy, you've got me. It's nothing I wanted to, I wanted to. Just to get up next to you. Just to get up next to you. Boy, you're the one I want to want me. And if you want that boy, you've got me. It's nothing I wanted to, I wanted to, just to get up next to you. I want you, want me. No, także bardzo, bardzo wam dziękuję. Mam nadzieję, że wam aż tak bardzo tutaj nie pofałszowałam, że chyba aż takiej lipie może nie ma. Nie wiem, wiecie, inaczej jest jak się śpiewa tak sobie po prostu do talerza, inaczej jak tutaj teraz będę pewnie to odsłuchiwać. Także nie wiem nawet, czy to wstawię, sama się posłucham i zobaczę, żeby was tutaj nie karcić. No i co, rybki moje, ja będę już kończyć, mam nadzieję, że ten test tego produktu wam się podobał, że produkt też wam się podoba, że efekt końcowy na rzęsach również wam się podoba. Jeżeli tak, to oczywiście uraczcie mnie łapką w górę, jeżeli nie, to oczywiście łapka w dół. Ja sprawdzam wszystkie łapeczki, wtedy naprawdę wiem, wiecie, że mam tylko nadzieję, że te w dół to są takie konstruktywne wasze zdania, że naprawdę jeszcze najlepiej, jak już dajecie łapkę w dół, to bardzo was proszę, napiszcie też właśnie w komentarzu, dlaczego ta łapka w dół. Tylko nie taki komentarz typu, że ale tandeta. Nie typu, że nie wiem, ale masz brudną gąbkę, albo pędzel, albo jakieś takie pierdu, albo że wyglądam na 56 lat, a nie na 36. Także wiecie, no taki konkretny komentarz, dlaczego akurat łapka w dół. Wtedy będę też miała wgląd na to, jak tutaj wszystko zmieniać, jak dopracowywać, jak to ulepszać. Dziękuję bardzo za oglądanie, zapraszam na Facebooka, Twittera, Instagrama i Pinteresta. Oczywiście. Żegnam się z wami, jeszcze raz bardzo dziękuję. Przysyłam stado buziaków i piszcie mi wszystko w komentarzach. Dziękuję, pozdrawiam, do zobaczenia, bajo! So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, ta ta, touch me like you do. What are you waiting for?